Witam serdecznie na konferencji pomeczowej. Na początek poproszę o podsumowanie spotkania pana trenera Rafała Buraka. Dzień dobry Państwu. Gratuluję Marcinowi i Piastowi Gliwice zwycięstwa. Jeszcze to zwycięstwo tutaj w Gliwicach nie dało tego, co wszyscy tutaj czekają. Mają gorący tydzień za tydzień. Życzę wszystkiego dobrego. Marcin najlepszego. Przynajmniej mam tą satysfakcję, że do tej, że znamy się tyle lat, także bardzo się cieszę jeszcze raz się do tego. Trener Marcin Grosz. Proszę się sugerować wynikiem, bo spotkanie było bardzo ciężkie. Mecz nam się Krzysztofowi ułożył. Zyskówka to miał swoje sytuacje, gdyby się temu mógł mecz potoczyć. Najważniejsze, że punktowaliśmy w tak dużych rozmiarach, ponieważ zawsze jest to dla nas wszystkich mecz bardzo prestiżowy. Natomiast no, na pewno myślałem już, że jesteśmy przy niedzielnym pojedynku i tutaj z tego miejsca to, co robię teraz ostatnio najczęściej, apeluję, żeby atmosfera nie była gorsza, wręcz lepsza, jeżeli może być lepsza niż dzisiaj. I czekam na ten mecz, całej Gliwicy już czekałem na ten mecz i okolica, więc jestem przekonany, że będzie wielkie święto. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? Chciałem się trenera Grosza spytać, czy wie coś bliżej na temat Jakuba Szpatuły. Jest podejrzenie złamania przegrody nosowej, natomiast no, Jakub, jak to Jakub, on jest zawodnikiem papierosem, więc on uważa, że nic mu nie jest, chociaż tam naprawdę wygląda to nieciekawie. Poczekajmy. Dziękuję bardzo.